Dzień dobry. Mamy kolejny dzień, czwartek, 24 czerwca. Słowo Boże, które ma nam dzisiaj towarzyszyć i ma nas prowadzić, to dwa fragmenty zaczerpnięte z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 34 rozdziału, z wersetu 9 i z Ewangelii Łukasza, z 1 rozdziału, z wersetów 76 i 77. Mojżesz rzekł: jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas. A Zachariasz powiedział: Ty dziecię prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Miejsce do nagrania tego dzisiejszego krótkiego rozważania wybrałem może trochę dziwne, niestandardowe. Stoję bowiem na dachu wołczyńskiej plebanii. Ale do wybrania tego miejsca skłoniły mnie te dwa dzisiejsze fragmenty. A dokładniej dwie postacie. Mojżesz i Jan Chrzciciel. Ich historie, pomimo tego, że różne, pomimo tego, że żyli w różnych czasach, łączy jedna wspólna rzecz. Obaj byli powołani i wybrani przez Boga. Mojżesz miał wyprowadzić naród wybrany z niewoli egipskiej. Jan Chrzciciel natomiast miał przygotować drogę dla Jezusa. Był tym, który miał przygotować ludzi na przyjście i zwiastowanie Jezusa Chrystusa. I te dwie postacie odpowiedziały na Boże wezwanie. Moglibyśmy zastanawiać się, czy i my jesteśmy powołani, czy i dla nas Pan ma jakiś plan. I na te dwa pytania odpowiedź jest twierdząca. Każdy z nas ma jakiś plan do wykonania. Każdego z nas Pan powołał i chce, abyśmy wypełnili Jego misję. Niestety nie zawsze albo nie wszyscy wiemy i chcemy tę misję wypełniać. Nieraz może nie wiemy, co to za misja. Czasami możemy próbować się wymigiwać, szukać wymówek, mówić, że mnie to nie dotyczy. Na pewno są inni, ci, którzy lepiej się sprawdzą. Ale tak naprawdę Pan chce, aby każdy z nas odpowiedział na Jego wezwanie. Przyznam szczerze, że sam również niejednokrotnie szukam wymówki, kiedy tylko mogę, aby czegoś nie zrobić. W tym jesteśmy, myślę, dobrzy. Ale Pan z nas nie rezygnuje. Mojżesz także szukał wymówki. Mówił, że nie umie dobrze mówić, a jednak Pan z niego nie zrezygnował. I Mojżesz dokonał wielkiej rzeczy. Tak samo i my możemy dokonywać wielkich rzeczy, jeżeli tylko usłyszymy i odpowiemy na Boży głos. Bo Pan jest wytrwały w swoim wyborze. On nie rezygnuje. I może być tak, że nie opuszczą nas złe chwile, zło, ale na pewno będziemy wolnymi ludźmi. Nie będzie nas ograniczał czas, miejsce, przestrzeń. Będziemy wolni. Tak jak teraz tę wolność mogę czuć, stojąc tutaj na dachu. Tak naprawdę miejsce, czas mnie nie ogranicza. I to jest bardzo ważne, abyśmy chcieli poddawać się Bożej woli, bo wtedy nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Ze wszystkim będziemy mogli sobie poradzić, z każdymi przeciwnościami, które
znajdą się na naszej drodze, bo Pan będzie tym, który idzie obok nas, po to, aby nas wspierać, podnosić, gdy upadniemy, podawać rękę, gdy zbłądzimy. Wsłuchajmy się w Boże powołanie, które dla każdego z nas jest inne. Słowa pewnej pieśni mówią po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie, bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. I to jest powołanie każdego z nas, być blisko Boga. Odpowiedzmy na nie. Nie zostawiajmy Go bez odpowiedzi. A zobaczymy, jak nasze życie się zmieni. Zobaczymy w swoim życiu Boże znaki, Boże cuda. Bo Pan będzie szedł pośród nas, a my będziemy zwiastować Jego imię. Będziemy tymi, którzy są blisko Boga.